Słuchajcie, na sam początek tego filmu, jedna informacja: założyliśmy ostatnio nasz serwer Discord. Więc jeśli chcielibyście dołączyć, zapraszam z linku w opisie. Jeśli chodzi o taki mniej więcej koncept tego, co tam robimy. Ogólnie rozmawiamy o mrówkach, planujemy następne filmy na tym kanale, dzielimy się jakimś swoim doświadczeniem, jakimiś swoimi problemami. Jeśli mamy taki problem, to próbujemy go rozwiązać oraz po prostu czasami sobie tam rozmawiamy. Więc co, jeśli jesteście tym zainteresowani, zapraszam do pierwszego linku, jaki znajdziecie w opisie i nie przedłużając, zapraszam do filmu. Witam, witam tutaj Terra i witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. I słuchajcie, krótko mówiąc, co dzisiaj będziemy robić, mamy zaplanowane trzy gatunki. Mam przygotowaną Myrmikę rubrę yy, Lashus Niger oraz yy, kamponotus Nikobarensis. I co? Myrmicę damy nową probówkę. Yy, nigerom musimy dać poidełko, ponieważ nie mają go. A strasznie szybko im ostatnio wysycha gniazdo. A Nikobarensisy sobie zaktualizujemy. Więc co? Bez przedłużania zaczynajmy. Więc słuchajcie, na pierwszy ogień idzie u nas yy, mermika rubra. I co się tutaj u nich yy, zadziało? Może na początek sobie opowiemy troszeczkę o arenie. I co tu się dzieje, słuchajcie? Wystrój, jak widać jest w miarę ładny jeszcze, jeszcze go tak nie zapaskudziły i co? Zawsze słuchajcie jakieś robotnice tu biegają. I właśnie widzę, dosyć ciekawe zjawisko, ponieważ jedna robotnica słuchajcie, ona jest Niestety nie będzie jej widać chyba. Jedna robotnica zaczęła tutaj kopać. W tym miejscu dokładnie, więc... Ciekawa sprawa dosyć. Ale my, słuchajcie, dzisiaj nie mówimy o arenie, więc przejdźmy sobie szybko do gniazda i co tu się dzieje. No, jak widać, jest dobrze. Bardzo dobrze, wręcz bym powiedział. Kolenia się rozwija, nie ma jakichś takich większych zastojów, jak widać, pełno larw absolutnie. Ale dlaczego... Będziemy z nimi tutaj robić, to już się dowiedzieliście na początku filmu. Kończy im się woda w probówce. Wymieniamy im probówkę dlatego, niektórzy powiedzą, że tu jest jeszcze dużo wody, ale yy, słuchajcie, jeśli mermice my, skończy się woda, to to jest praktycznie dla mermiki wyrok śmierci. Bardzo łatwo jest przesuszyć te mrówki, ja po prostu nie chcę do tego dopuścić, więc yy, będziemy im dodawać nową probówkę. I w jaki sposób planuję to zrobić? Głowiłem się nad tym trochę i stwierdziłem, że... Mam mój trójnik, który był u Lignipert, niestety się nie sprawdził. Mam nadzieję, że tu się sprawdzi. A więc słuchajcie, jak to będzie wyglądało. Tutaj będzie podpięta stara probówka, tutaj będzie podpięta nowa probówka, a tutaj będzie wężyk wchodził do areny, zamiast tego. I co jest pierwszą rzeczą, którą zrobimy? Słuchajcie, myślę, że będziemy najpierw odpinać arenę, Powinno to pójść najszybciej. Tylko musimy się do tego troszeczkę bardziej przygotować, żeby nam czasem te mrówki nie uciekły, bo one, słuchajcie, potrafią ukąsić. Yy, więc trzeba to zrobić w miarę sprawnie. Więc bierzemy się do roboty. Yy, potrzebujemy, słuchajcie, tak: yy, szybko odpiąć tą yy, probówkę od areny. Zatkać yy, to watom, ten wężyk wyciągnięty, i mieć nadzieję, że żadna mrówka nie stwierdzi, żeby wychodzić właśnie przez tą dziurkę. Słuchajcie, nie jest to takie łatwe, jak myślałem, że będzie. Słuchajcie, nie umiem tego wyciągnąć. W sensie, idzie to mi strasznie opornie. A, aczkolwiek, dobra. Słuchajcie, poszło to w końcu. Jesteśmy już prawie, że ten wężyk jest już prawie, że wyciągnięty. Tylko teraz, żeby mi tutaj żadna mrówka nie wychodziła. Mamy to już praktycznie przy wyjściu, więc jak to mocniej pociągnę, to nam się uda to wyjąć. I co teraz? Ok, słuchajcie, tak też na chwilę to może być. Chciałem to zrobić inaczej. Aha, nie widzieliście tego, niestety. Chciałem to zrobić inaczej i zaraz to. Jeszcze przepniemy, i właśnie zaczęły mi wychodzić mrówki z tej drugiej probówki. Jest trochę przypał, słuchajcie, generalnie, bo mrówki zaczęły mi wychodzić z tej tutaj, yy, ponieważ zapomniałem to tak szybko zatkać, jak chciałem, ale nic się nie stało, żadna nie uciekła, przynajmniej z tego, co widziałem. I dobra, to zasuwamy już. Yy, wtykamy tu takie wieczko. I co się dzieje w gnieździe? No w gnieździe panuje teraz taki ogólny harmider, ogólne poruszenie, ale ja możemy na chwileczkę odłożyć. Więc słuchajcie, teraz przejdziemy do podpinania nowej probówki do tego systemu, który tutaj sobie wymyśliłem. Nową probówkę już zrobiłem tym Was nie będę nudził. Probówka jak probówka, słuchajcie. wyszła mi całkiem ładnie. Zostało tutaj troszeczkę wody, ale ona wyparuje, bądź mrówki ją po prostu z wnętrza tego wyniosą. To możemy odetkać w tym momencie. Tylko wciśnięte jest to tam dosyć konkretnie, więc muszę użyć pęsetki. Dobra, mamy to wyciągnięte. I teraz po prostu bierzemy się za uszczelnianie wężyka Batą. I tutaj Wam puszczę timelapse. A. Dobra, słuchajcie, jest to w miarę stabilnie już zrobione. Mamy gotową tą probówkę. Tu troszeczkę jest wężek tutaj bardziej wysunięty niż chciałem, dlatego go odciągnę trochę. Dobra, mamy już wszystko gotowe i bierzemy się do podpinania probówki z mrówkami do tego, co myślę, że będzie najtrudniejszym elementem tutaj. Ale znowu myślę, że aż tak ciężko nie będzie. Inaczej, mam nadzieję, że aż tak ciężko z tym nie będzie. Bierzemy nasze mrówki. Mają trochę wstrząsów, słuchajcie, ale no nic na to nie poradzimy. I tutaj są trzy robotnice w tym miejscu, nawet cztery, a nawet jeszcze więcej, więc hmm. słuchajcie, jestem troszeczkę w kropce w tym momencie. Mam taki plan, że może tam troszeczkę im zaciemnię, żeby przeszły jednak tamte mrówki. Dobra, czy tu nie ma żadnej? Tu nie ma żadnej, słuchajcie. Spróbuję wziąć kawałek waty i wepchnąć im to szybko do gniazda. Aczkolwiek nie, słuchajcie. Po prostu musimy teraz poczekać, żeby mrówki stąd, z tego miejsca, wycofały się w głąb probówki. Aż królowa wyszła. Mogliśmy ją widzieć przez sekundę. No i co, słuchajcie, nie pozostaje mi nic teraz, tylko czekać. Słuchajcie, niepotrzebnie ja spowodowałem jeszcze większe Zamieszanie niż było przed chwilą. Jak widać, mrówki się rozbiegały dosyć konkretnie. I co jest najgorsze, wchodzą mi między wężyk a probówkę, co mi dosyć konkretnie uniemożliwia wyciągnięcie tego wężyka. Słuchajcie, spróbuję popchnąć tą wadkę do środka i sprawdzimy reakcję mrówek na to, co się dzieje. Dobrze, więc to mamy tutaj zatkane. I co nam to dało? Właściwie nic. Mrówki się jeszcze bardziej rozbiegały. Patrzcie, ile ich tutaj wchodzi. Na tą chwilę jest nie do zrobienia to, żeby wyciągnąć ten wężyk, więc chyba będę musiał po prostu pomyśleć nad jakimś innym rozwiązaniem. Słuchajcie, nawet nie pytajcie jak i ile to trwało, ale udało mi się nareszcie. Te mrówki są straszne współpracy. Naprawdę. Już traciłem nadzieję. 15 minut około myślałem, jak to zrobić, i to robiłem. Więc udało nam się, ale niestety nie cieszmy się tak prędko z tego, bo musimy je jeszcze podłączyć. Słuchajcie, do tego ja myślałem, że to będzie krótki film. Szybko, fajnie go sobie. Nagram, okazało się, że jest 18 minuta, nie zrobiliśmy jeszcze praktycznie nic, więc yy, jest to ciekawe dosyć. Dobra, udało nam się ściągnąć z tego, więc to jest pierwszy sukces. Słuchajcie, one tutaj sobie biegają, nic im się nie stanie i nie wyjdą przede wszystkim, ponieważ jak widać jest tutaj warstwa fluonu nałożona. I słuchajcie, jedziemy dalej z tym, ponieważ Teraz czeka mnie najgorsza rzecz w tym filmie, najtrudniejsza do zrobienia, czyli wpięcie teraz myrmik do ich nowego, do trójnika mojego, znaczy w sensie do tego tutaj, i musimy je jakoś przepiąć. Widzicie, ile tu jest mrówek w tym miejscu? One tylko czekają, aż to się chociaż odemknie troszeczkę. Więc jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że to teraz muszę robić. Ale dobrano. Słuchajcie, sam sobie takie hobby wybrałem. Trzeba, trzeba się nimi opiekować po prostu. No naprawdę już tracę powoli chęci. Do tego jedna mi na tym siedzi, na tej wacie. Jeśli jedna, ta jedna zejdzie mi z tej waty, słuchajcie, to zrobimy to. Ze współpracą u nich słabo. Współpracują na pewno ze sobą w odepchnięciu mnie od gniazda. Słuchajcie, udało się. To jest naprawdę niesamowite, ile czasu mi to zajmuje, ale udało mi się to zrobić w końcu po kolejnych pięciu minutach działań z tymi mrówkami. Jestem tak z siebie dumny, że tylko jedyne co mi pozostało, to jest uszczelnić to i to już nie ma żadnego problemu, słuchajcie, patrzcie. Ter to, to ja mógłbym robić ciągle. Patrzcie, udało nam się. Mrówki ogarnęły się w końcu, dały mi to zrobić. Niestety musimy je teraz troszeczkę obrócić. Bo nie mam fizycznie jak wepchnąć im w tą watę od drugiej strony. Więc troszeczkę tam harmidru im narobię, poprzewracają się po poczwarki, ale ten stresik będę miały dosłownie chwilkę jeszcze i zostaną odłożone na regał do ciepła, do ciemności i będzie im dobrze za chwilę, ponieważ mają w końcu nową probówkę. Dobra, tak więc na chwilę obecną wygląda to tak. Mrówki już się powoli ogarniają. W gnieździe w samym centrum panuje jeszcze lekkie poruszenie, ponieważ poprzewracają im się trochę larwy, ale nie wpłynie to źle na zdrowie tej kolonii. I słuchajcie co, z aktualizacji tej kolonii larwy rosną. Cieszy mnie to niezmiernie, i niestety został samiec. Czekam, aż go zjedzą, szczerze. Bo, tak jak już mówiłem w ostatnim filmie o tych mrówkach, siedzi, nic nie robi i. tu jest. W tym miejscu widać skrzydełko pod tą larwą. Ah, dobra, słuchajcie. Przechodzimy do ostatniej części tego z tymi mrówkami. Czyli w końcu do podpinania areny. Siedzę... Z samego nagrania mamy już 25 minut, więc jest super. A zostały nam jeszcze trzy kolonie. Myślę teraz, jak to zrobić. Ale to już nam pójdzie. Łatwo w miarę. Mam nadzieję, żeby teraz nie było, że mrówki nam tu się rozbiegną. Jest tu trudniejsze niż myślałem. Dawnie, dawno nie podpinałem niczego do tej areny. Udało się, słuchajcie. Powyginałem trochę wężyk, ale nam się udało. Wpinamy im to tutaj. I koniec. Nowa probówka została w końcu podpięta. Mam nadzieję, że się przeprowadzą, chociaż szczerze wątpię w to, żeby się przeprowadziły. Ponieważ skoro tu mają dużo wody, to po co miałyby się przeprowadzać do tej probówki? Ale miejmy nadzieję, że jednak się przeprowadzą. Więc co? Będziemy już kończyć z tymi mrówkami i przechodzimy do naszych nigerków, w którym będziemy robić poidełko. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już w tym pięknym kadrze, w którym widać kółko wentylacyjne więc podnosimy naszą pokrywę i przechodzimy do naszych nigerków. jak widać jest ich tutaj dosyć sporo yy, na arenie ich biega i słuchajcie co się stało dalej siedzą wszystkie nigery w tamtym miejscu kopią sobie dalej korytarze zaraz zerkniemy do ich gniazda ale dajemy im poidełko czemu im dajemy poidełko bo słuchajcie zauważyłem że ostatnimi czasy strasznie szybko wysycha im korek, i nawadnianie tego jest po prostu uciążliwe. Dlatego dam im samym możliwość nawadniania tego i dam poidełko. Słuchajcie, wcześniej one tutaj miały poidełko, ale niestety się nie sprawdziło, bo przeciekało. Spróbujemy jeszcze raz z tym poidełkiem. Mam nadzieję, że będzie ok. Przełożymy je sobie jeszcze na chwileczkę dosłownie na bok i wam pokażę o jakie poidełko mi chodzi. Chodzi mi o takie poidełko. Gdyby ktoś pytał, gdzie kupiłem, to kupiłem takie w Antkeeper. Kilka złotych, a naprawdę fajna rzecz, tylko go teraz nie mogę otworzyć. O. Jak widzicie, polega to na tym, że wkładając probówkę, mamy tutaj takie kanaliki, którymi woda się nie wyleje, ale będzie tutaj taka kropelka mała, z której mrówki będą sobie mogły czerpać wodę. I co? Przechodzimy do napełnienia tego. Jest to tak naprawdę formalność, słuchajcie. Nie jest to zbyt trudne, jak widać. Nalejemy sobie prawie pełne to poidełko. Wody, żeby często nie trzeba było tego zmieniać. Mamy taką probóweczkę, nakrywamy od góry tym, żeby się nie wylało, przewracamy. I tu słuchajcie, mamy Poidełko gotowe, jak widać. Mrówki się tam bez problemu o, dostaną do wody. Jak widać, woda już jest tutaj w tych dzióbkach. I po prostu tym, co teraz musimy zrobić jest zwyczajnie mówiąc włożenie tego. Położymy sobie to poidełko w tym miejscu. Żeby mrówki miały w miarę swobodny dostęp do tego, i co? Przechodzimy w tym momencie do gniazda, bo już tutaj właściwie nie ma czego sprawdzać. Poidełko zostało włożone, a my popatrzmy, co się u nich dzieje właśnie w tym gnieździe. Także jesteśmy już przy wejściu. Jak widać, odkopały sobie troszeczkę ten bunkier, który tutaj miały, yy, piaskiem i co? Tu widzimy trochę piasku, tam jakaś robotnica chodzi, i tutaj mamy salę tronową, słuchajcie. Główny, główna siedziba mrówek, można by to tak nazwać. Potomstwa, słuchajcie, nie widać, ponieważ ta kolonia, jak i większość moich, wpadła w stagnację czyli nie składa już jaj. Co? Widzimy, słuchajcie, tutaj na lewo jedną odnogę w tym miejscu. Tutaj jest coś zasypane, więc tu mrówki miały przejście. Kolejne. Siedzą sobie w tamtym miejscu, słuchajcie. Od tutaj. Tutaj mają kolejne wejście. Jak widać, powiększyły sobie te tunele od tutaj. I idą te tunele, słuchajcie, pod całej długości tego formikarium, dosłownie. Idą w ten sposób. O, tutaj jakaś robotnica wychodzi. I słuchajcie, naprawdę jest to według mnie imponujące, że te mrówki sobie to tak kopią. Bardzo lubię jak mrówki tak właśnie robią. Jak widać, słuchajcie, jednak jest jakieś potomstwo. Tylko co ciekawe, te mrówki zniosły całe potomstwo tutaj na dół. I tutaj mamy jedną larwkę. Tam jeszcze troszeczkę więcej larw, więc nie jest tak źle. Słuchajcie. I. Myślę, że póki mrówki sobie jeszcze nie będą tego nawadniały, to myślę, słuchajcie, że będzie można im to nawodnić. Więc postaramy się dać im tutaj trochę wody. Więc nawadniamy. W ogóle widzę teraz, że jedna robotnica już przykleiła się do tej wody i sobie pije. Na czym polega operacja nawadniania takiego gniazda? Już wam prezentuję. Polega głównie na. Czymś takim, lejemy im tu wodę po prostu. Korek za niedługo wsiąknie sobie tą wodę. Nie będziemy na to patrzeć, bo to jest naprawdę długi proces, aczkolwiek już widzimy tutaj, że jakieś krople się przedzierają powoli. Ta zaraz spłynie na dół i nawodni im po prostu tą dolną część tych tuneli. Więc co? Z tymi mrówkami już się ogarnęliśmy. I my w tym momencie przechodzimy do ostatniego gatunku w dzisiejszym filmie, czyli Camponotus nicobarensis. Także jesteśmy już przy nicobarensisach i są to dla mnie naprawdę jedne z ładniejszych mrówek, jakie można sobie zdobyć. Tutaj widzimy na prawo jakiegoś majora, który sobie chodzi. I co generalnie? Mrówki ostatnio zaczęły ryć w bacie, słuchajcie. Nudzi im się ewidentnie. Nie mają co robić, więc śladem tej robotnicy. Po prostu mrówki ryją w wacie. Wygląda to dosyć ciekawie. Jeśli chodzi o potomstwo, słuchajcie, to... Mm, no, cóż by tutaj więcej mówić? Jest tam tego trochę, nawiasem mówiąc. Tutaj nawet zauważyłem przed chwilą poczwarkę dosyć dużą w tym miejscu. Wyjdzie z tego prawdopodobnie jakiś ładny major. Taki jak jest tutaj na przykład. Bardzo mi się podobają majory u... Yy, Nikobarensisów są mega ładne, po prostu ale słuchajcie, nie to wam chciałem pokazać, więc przejdźmy sobie do kolejnej probówki, bo jak widzimy, są tutaj dwie, w tym jedna jest odsłonięta, druga jest zasłonięta. I o co mi chodzi? Tutaj mamy przejście, tutaj mamy śmietnik, który tak duży jeszcze nigdy nie był, i mamy kolejną probówkę, którą po otwarciu wypełniają absolutnie po same brzegi robotnice. No słuchajcie, spójrzcie tylko na to, co tu się dzieje. I co Wam chciałem pokazać? Przeprowadziła się tutaj królowa. Jak widać, mrówki już trochę zapaskudziły tą probówkę, więc nie jest to taka jakość, jaka by mogła być. Ale jest tam, słuchajcie, królowa, która też... Nie należy, może do największych, ale do najpiękniejszych według mnie. Na pewno. I tutaj, słuchajcie, mrówki poprzenosiły absolutnie wszystkie jaja i larwy. Tutaj została w tej drugiej probówce niewielka część tego. I co, no. Spójrzcie tylko na to. One się tutaj naprawdę ledwo mieszczą w tym miejscu. Mega fajnie to wygląda. I co. Zaktualizowaliśmy je sobie, ogarnęliśmy wszystkie kolonie, więc myślę, że będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Więc co? Jeśli film Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeśli podoba Wam się to, co robię i chcielibyście zostać ze mną na dłużej, gorąco zachęcam do kliknięcia subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, aby przychodziły Wam wszystkie powiadomienia o moich nowych materiałach. Jeśli mielibyście jakieś pomysły na filmy, bądź po prostu pytania do mnie, również gorąco zachęcam do pisania w komentarzach. Oraz przypominam, że odcinki punktualnie w każdą sobotę o godzinie 20.00. I przypominam również o tym, że założyliśmy nasz serwer na Discordzie, więc yy, zapraszam do dołączania. Link będzie w opisie. I co, z mojej strony byłoby to tyle. Dzięki za oglądanie i cześć. Do następnych odcinków. Pa, pa.